No to wiecie co, zamkniemy sobie wątek barona. Za czary i paktowanie z wiedźmami. Ale myśmy nigdy nie... A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? Geralt, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem! To może zaczną gadać z sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Zgoda. Zaraz zbiorę moich ludzi. No, otwiera się! Musimy... Dziewczyna! ...do tych przeklętych wiedźm. Z łowcami. Dobra, chodźmy. Od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Wiedźm, kurwa, czego to jeszcze te kmioty nie wymyślą? Niedługo sam się przekonasz, że wiedźmy istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Miękkie serce. Zobaczysz, baronie, zobaczysz. Będziesz musiał mieć twardą dupę, a nie miękkie serce, żeby to wytrzymać. Dobra, zjemy sobie buteleczkę. Mam jeszcze przygotowane pierożki, jak coś. Świąteczne. Dobra, chodźcie, chodźcie. Nie ociągać się. To jest sprawa najwyższej wagi. I co, paskudo? Przeszła ci ochota? Ryboludzie! Głowy latają, latają! Uf, ostro było. No, dawno tylu naraz nie widziałem. Nie powinniśmy tu łazić. Raz sobie poradziliśmy, ale kto wie, co tam siedzi w głębi. Co to? Strach cię obleciał? Ciebie? Silnego Berta? Co? Mnie? Strach? A w życiu? No, panowie, idziemy, żwawo, żwawo! Pokażemy tym potworom, kto tu rządzi. Kurde, ale patrzcie, że oni utopców się boją, nie? To co dopiero jak tam pójdą na bagna? Prawdziwe. Baba morska. Kurde, troszkę mnie bije. Ale ten pancerz jest świetny. Oczywiście jestem troszkę już wyżej na levelu, ale... Bo tu jest tak dużo zadań, że nie da się ich robić w kolejności. Bo zawsze ma się wyższy level. Już przy tym momencie fabularnym, nie? Skąd się bierze takie coś? Jak się baba wódki za dużo opije, to się w taką zmienia. Dlatego nigdy babą wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko do dna. Tu to dopiero się dzieje. Przyszli przed nami. Co tu robisz? Potem porozmawiamy. No chodź. Na kłenie to jest naprawdę miazga. To jest graden. No i Tamara. Poznajesz ojca? Wiedźmin. Zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściskam. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej!
Nie zmienił się. No dobra. Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Wam. Odstąp, śmierdziu, o, piernik. Jak świeżo wypieczony. Mamo. Jest już czyściutki. Jak świeży. Pijcie, pijcie. Za mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. Ale jak świeży. Lekko pijcie. Och, mamo. Prosiłam. Mamo, to ja... Poznajesz mnie? Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta. Mamo! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Ojej. Wilki. Nie brzmią jak wilki. Pewnie. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Z której strony on nadchodzi? Uhuhu! Baba morska. Siątka. I to jest zadanie poboczne, nie? To jest zadanie poboczne. Śmierdzisz strachem, zepsujesz nam posiłek. O! Dzień dobry, biesiku. Lubisz ogień? Pewnie, że lubisz. Twój ulubiony. Kawalerze. Ja wam dam kawalera. Tłuczemy biesa. Piękne ciałko, a szynka cieknie. Mają z główką, nie? Te wiedźmy. Chyba tyle. Co było? To był bies? Wiedźmy wyczuły, że się zbliżamy. Przysłały go pannę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało?
Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora, Sława. Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do Xenfurtu zabije się. Umiem się nią zaopiekować. Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować. Babeczki. Na obiad będą babeczki. Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmy już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. No to nie jest urok. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na niej piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił. A ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuję się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamę do Znachora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię Wieczny Ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Kurde, ale Tamara wybrała, co? Wieczny Ogień. Nie jestem tego taka pewna. Tak? Teraz żałuję, że nie może iść z matką, bo ma zobowiązania. Nie jest takim wolnym człowiekiem. Jak się nie wywiąże, to ją pewnie na stos wrzucą z czarownicami. No cóż. Ale to jest... Nie jest idealnie, wiadomo, bo ta Anna jest taka po przejściach. Natomiast to jest lepszy wybór. I on jest oczywiście związany z tym szepczącym wzgórzem, nie? To jest jasna sprawa. Jak pomożecie szepczącemu, no to tutaj będzie gorzej nawet niż to, co widzieliśmy, więc tak to wygląda. No to teraz lecimy, oczywiście nie do Nowigradu jeszcze, ale mamy tutaj sporo takich zadań. Może dziady, co? Dobra, może dziady i jeszcze mamy to zadanie z Netflixa, z tą zbroją, więc spokojnie, spokojnie. Najpierw całe Velen czyścimy. Tłumy się zbierają. Chłopi przychodzą.
Dziady odprawić trzeba. Zaczekaj. Daj tam mi spokój. To jest dobre. Daj tam mi spokój. Przyjdź o północy. No to przychodzę. Co ich dręczy, każdy powie. Witaj. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Dobrze, guślarz. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Czym jest życie, sami wiecie. Krótką ręką na tym świecie. To, co po nim następuje, każdy z nas sam decyduje. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na swady? Burza psiady. Trzymajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Ależ wieje. Kto z was... No, to na razie utopce. Nie opuścił tego świata. Tego lekkim, jasnym znakiem przyzywamy, zaklinamy. Uda, ale wychodzi tego tałatajstwa. Ty się mylę, dobrze słyszę. Nie. Ale dziabnął. Co to pandemonium? Czy się mylę, dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie w żarze, niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos, wnet poznamy ducha los. Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mógł nam pomóc zbłąkanym duszom? Milcz! Nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! Nie, to nie moja sprawa. Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Ludzie! Nikt nie rusza się z miejsca! Nie wolno przerwać! Zostawcie go! Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. Oj, nie wolno. W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkiej posoki. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele i guślarzowi uda się skończyć. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Coś i krzemrze, coś i piska. Ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie?
co to będzie. Upiory! Święta ziemia została zbrukana krwią, jednak nie dokończymy rytuału. Ludzie, ratujcie się, uciekajcie, komu życie miłe. No co to tam takie upiory, panie? Złapię go w Erden i tyle. Nie nerwuj się, nie nerwuj się. Dobra, super. To tyle. Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Guślarz. Guślarz powie. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamroz leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. W bagnie, tak? Tylko jedno bagno jest na całej mapie. Velen. Rozumiem. To znajdę to bagno. I przyjdę. Jesteśmy oczywiście tutaj na kłomnicy. Czy tu jeszcze czegoś by nie mieli? O, skryteczka ładna. Spodnie topornika. No teraz jesteśmy na takim etapie, że już spokojnie ten rynsztunek mogłem założyć nowy i myślę, że później poczekamy już do Netflixowego, nie? Bo on chyba, z tego co wiem, on ma być później na 20. Zadanie jest na 15. Ale to zobaczymy. Będziemy wszystko w praniu, ewentualnie jakiś może wiedźmiński sobie założymy. Na razie mam dostępne rynsztunki gryfa, kota. Ale kota to w Nowigradzie, nie? No gryfa bym mógł zdobyć i na 11 nosić, ale myślę, że ten jest ciekawszy, bo ten jest nówka sztuka nieśmigany. Wracamy na bagna. Przy okazji zrobiłem sobie dekokcik tutaj, fajnie. Jest git. Jakieś zgnilce tutaj, padalce. Czego tu szukacie? Zwady? Płot palanko. Nie no, znaki są świetne. Znaki to jest życie. Jeden za drugim. Dobra, gdzie by tutaj poszukać tego tałataństwa? O, tu. Bagno zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Dobra, więcej się nie dowiemy. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Guślarz coś wie? Dobra, wracamy do naszego najlepszego zielarza. Znowu te konary, ta wieś konary. Guślarz. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Znalazłem ciało twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. On wróciłby po mnie. Jak to było z twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zmężniał. To, co ojciec robił matce, guślarz nie mógł na to patrzeć. Rozłupał mu łeb siekierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko za pół darmo. No widzisz?
Co my tutaj dostajemy? Cały czas Tom Tris. No weźcie się z Tom Tris. 50 koron? I zniżka, co? Mogę ci tutaj przeszukać to mieszkanie? Kurde, słyszałem tam księżniczkę. Biały wilk. Dobrze, pokaż mi swoje towary. Może masz coś nowego? On ma tą skórę tutaj, nie? Ciekawą. No, do takich... Jakby coś mi brakowało do nowych eliksirów. Bywaj. Chociaż... A, bo on ma tutaj... Biały wilk. Dobra, dobra, jeszcze coś sprawdzę. Czy on nie ma tutaj jakichś wyśmienitych jaskółek albo coś? Bo to są do kamorów. Tak, to są do kamorów. Biała mewa, północny wiatr. Dobra, biała mewa, północny wiatr. Okej. No bo trzeba będzie się rozglądać za lepszymi jaskółkami, nie? Tam te wyśmienite i tak dalej, bo na razie na zwykłe jedziemy. No dobra, działamy dalej. Oczywiście na pobocznych. Myślę, że ta dzikość serca może być. Może być. Panie myśliwy! Jakieś choróbsko mnie bierze. Łeje! Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś. Czego chcesz? W mordę. Jestem wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed Brzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Popatrzę, obadam. Ja tu widzę niezły burdel. Panie kupcu, czy ja u pana grałem w te karty? A, grałem, bo mam łeb obdarty. Dobra, tam jest Glena, tu jest ten piec, dobra, tu byliśmy na pewno. Dobry, pani? Witaj, ty jesteś Glena? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Oczywiście. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Coś tam bym wziął. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic, tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami? I ją psie juchy dopadły. A widzisz, psie juchy. Dzięki, bywaj. Dziękujemy. Dziadku, dziadku, opowiedz. Ale Gertrud jest z innego świata teraz, nie w tej zbroi. Ale fajnie. Coś innego. Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie. Jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. Tak, jest tam taki pan od pierogów. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dziecię
gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się Nika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilen się nie bał. Ale on jest myśliwym. Nilen, tak? Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, z przodu szła. To nie widziałem. Dzięki, bywajcie. Dziękuję. Kolejne cenne informacje. Można u was, kowalu, nałaszczyć? To i owo? Super. Super. W karty też było grane tutaj u państwa. Dobrze, dobrze. Natomiast musimy się już zapuścić tam. Ten lasek. Zobaczymy, czy tam nie ma jakiego stwora. Jakiego wilkołaka, czy co? Jakiej watachy. Dobry, guślarz, dobry. Alchemik. Taka butelka. Chociaż z taką alchemią to mi się naprawdę Skellige kojarzy. Tam jest taki quest potężny z tą alchemią, że to można paść ze śmiechu. Ale naprawdę po latach, mimo że grało się tyle razy, nadal bawi, nadal jest świetny Wiedźmin. Jest, jest cudo. Coś tam widzę. Coś się dzieje. Wilcy. Dobra, jeden padł, drugi padł, trzeci padł, czwarty padł. Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Grubymi nićmi szyte, proszę pani. Naprawdę. Ojej, no tu jest dużo opcji. Może coś ciekawego wybierzemy. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Nie no, ale często nie wiemy, co tam się może mniej więcej kryć, jakie intencje. Różnie tutaj też gra później przedstawia te wybory, nie są jednoznaczne. Ale akurat w tej sytuacji to ciężko się nie odnaleźć, nie? Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, Wiedźminach. Nie macie serca. Mhm. A wy ludzie macie. Nie chcecie siostry, ale chcecie pana leśniczego dla siebie. No dobrze, dobrze. Wy lepsze. Wy lepsze jesteście, ludzie. Ślady po pazurach. Bardzo głębokie. To musi być pan rozpadającego się ciała. Zerwał ją kropce krwi wszędzie wokół. Dobra, idziemy dalej. O ile coś tu będzie jeszcze, ale... To raczej nie robota człowieka. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco.
Widzisz? Nie warto było porzucać tego zlecenia. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Nie warto było. Idziemy, idziemy do tego leża. Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. Dobra, w sumie tu jeszcze mamy, nie? Zapaszki, zapaszki. Ziup. Mamy trop. To jest w ogóle dobre, że można przedstawić zapach, nie? W jaki sposób? Ano w taki. Tu się gdzieś tak urywa, idziemy dalej. Ale gęsta atmosferka tutaj w Velen, nie? Naprawdę gęsta atmosferka. A te questy tak naprawdę napakowane ciężarem. Męskie ubranie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Kto zdziera z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu? Mutant. Albo wojownicze żółwie ninja. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Chatka na uboczu. Dobry. Nie ma nikogo w domu. Ruda dwimerytu. Listy. Kusza. Kusi mnie ta kusza. Notatki. Ciekawe, kto je spisał. No ciekawe. Jestem tym, kim jestem. Żeby dzień przed pełnią zaszyć się w lesie, z dala od ludzi, z dala od Hanny. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Z taką klątwą żyć. O, sztaba srebra. Dobra, no i teraz trzeba się dostać do... Czy on tutaj miał wejście? Trzeba się dostać na dół, nie? Dobra, tutaj. Krew ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Ciekawe skąd. Ale pierdykło z Arda. Pierdykło. O! Wilkołaczku! Poczekaj, aż zapadnie noc. Jasne, jasne. Cimno tu mocie. Nie, magiczny kaganek. To jest dobre. Daj pochodnie. Dobra, czekamy do nocy. Może być północ? Tak zwana? O, co za smród. Dobry! Utko nie pierwszej świeżości. Z pochodnią walczymy. Jest jakaś watacha. Ojeju. Panie wilkołaku, co to się stanęło? Taki słaby pancerz masz? A te wilcy małe do pomocy? Ile im płacisz? Chyba za mało. Nie! Przestań! Nie rób mu krzywdy! Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham!
Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd! Zostaw nas! I co zrobisz? Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. Zasłużyła na to. Nikogo już nie zabijesz. Nie! Nie rób mu krzywdy! Uciekaj stąd. Szybko, nim zmienię zdanie. Uciekaj! Sama tak wybrałaś. Myślisz, że co, jak skażesz siostrę na śmierć, to będzie git? O nie, wilkołaku! Ładnie sobie regenerujesz. Co ty tam, buteleczkę popijasz? Czy udko z pieczonego kurczaka? Szkoda, że tak to się skończyło. No szkoda. Coś trzeba było wybrać. Dzikość serca. Zakończona, ale jeszcze pogadamy z tamtą, nie? No szkoda, szkoda. Dobra, ja jeszcze pogadam z tą Hanną. Czy ona gdzieś tam jest? Zobaczymy. Jak nie, to będziemy jej szukać. Jak Ciri. Patrzcie, tutaj jest pani. Znaczy to Małgorzata, no. Małgorzata. A nie chcę rozmawiać. Nie chcę o tym słyszeć. Ale wiecie co? Tutaj jest jeszcze jego skrzyneczka, nie? Była. Tak. Ruda srebra. A jakbym tutaj przemedytował, to ona sobie pójdzie? Czy sobie nie pójdzie? O, jeszcze opłakuje. Nie pogadamy. Jak nie pogadamy, to nie pogadamy, ale mogło być gorzej, pani. Mogło być gorzej. Wszyscy mogliście zginąć. Dobra, to teraz, proszę państwa, coraz mniej pobocznych, ale i tak jest ich bardzo dużo. Jeszcze są takie w świecie gry. Mamy wyścigi. Wróżbita prawdę ci powie. O, to sobie sprawdzimy. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.